Dzień dobry Państwu. O poranku w poniedziałek znajduje się obecnie w Centrum Przesiadkowym, miejsce, gdzie setki Opolan jedzie do pracy albo z pracy wraca. No i jest pęd, nie mamy na nic czasu. Zazwyczaj też przeglądamy telefon, jak jeździmy komunikacją zbiorową, a przecież istnieje taka piękna alternatywa, jaką jest oczywiście książka. I wcale nie musimy iść do biblioteki czy do czytelni, żeby książkę wypożyczyć, ponieważ w Centrum Przesiadkowym powstały takie punkty wymiany książek. Co więcej, charakteryzuje ich to, że one są niebieskie i jak Państwo zdążyli zauważyć pewnie, to jest lodówka. Tak, to jest lodówka niedziałająca, która służy właśnie za rego z takimi książkami. Jest to oczywiście aspekt ekologiczny, dzięki temu nadajemy drugie życie takim właśnie lodówkom. A co więcej, jest to miejsce, w którym możemy wziąć książkę albo możemy książkę oddać. I tutaj widzę, że jest w miarę dużo ciekawych pozycji. Patrzę, co tutaj ciekawego mogę znaleźć. O, widzę edukacja, sukces zawodowy. Brzmi ciekawie. Zaraz zobaczymy, co ciekawego taka książka zawiera. Punkty wymiany książek znajdują się w Centrum Przesiadkowym Opole Główne, czyli tutaj, albo w targowisku Cytrusek. Co więcej, takie punkty wymiany książek albo składowania książek można znaleźć w Pszokach przy ulicy Kępskiej oraz Podmiejskiej. I oczywiście także wymienić tego typu literaturę można w Reużytkowni, która znajduje się całkowicie niedaleko, blisko centrum. Także, Szanowni Państwo, ja sobie tutaj, ponieważ mam jeszcze trochę czasu, to sobie sprawdzę, co ciekawego ta książka oferuje. I także zachęcam, żeby właśnie odstawić czasem telefony, odstawić internet właśnie na poczet takiej literatury, ponieważ no, można się wyciszyć i można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Poszukiwania, efekty zmian i bariery. Bardzo ciekawy temat. Ja się zabieram do lektury, a Państwu życzę miłego dnia.